O co chodzi? Musi to zostać zrobione. Mów. Cała reszta drużyny, wy będziecie używać jednak... Jestem gotowa. ...wszelkiej możliwej broni zasięgowej, jaka jest w waszym posiadaniu. Tak? Oto moja zemsta. Tak jest. O co chodzi? Poczuj mój piekielny gniew! Czemu ty się rzuciłaś tutaj z... Zrobione. Prosiłam cię, żebyś używała broni zasięgowej. Załatwiłam cię na cacy. Zginiesz z mojej ręki! Już? Nie jeszcze. Zaraz cię przytnę do moich rozmiarów. Aż się poprosisz. Oto moja zemsta. Dobra. Mów, o co chodzi. W takim razie trzeba zaradzić temu. Tak? Wyleczyć biednego Keldorna. Biednemu się dostało. O co chodzi? Coś się stało? I teraz tak, Imon, proszę cię, ukryj się. Nie ma problemu. I sprawdź, jak wygląda okolica. Pierwsze co, wygląda niegościnnie. Zginiesz! Następnym razem. No dobra. Chcesz walczyć? Form przybywa po ciebie. Byle tylko się pozbyć tych nieszczęsnych łupieżców umysłu. Get down, everyone! Następnym razem. Okej, Niro, więc używaj tego. Tak? Na Torma, powalę cię! Dobro jest dziś po naszej stronie! Uff, mimo wszystko się udało, o bogowie. Czas ruszać? Teraz mnie widzisz? Naprawdę możesz czasami sprawiacie problemy, ekipo. Tą samowolką. Musicie czasami zwolnić. Zbastować troszeczkę. No dobra. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Chcę się przyjrzeć, czy czasem nie ma tutaj jakichś pułapek do rozbrojenia. O, no i pierwsze co, oczywiście odpaliłam pułapkę. Brawo ja. Brawo ja. Nie ma tutaj jak sfejlować. Zapewnie się poczułam. Tak jest zawsze, kiedy ktoś się poczuje zbyt pewnie. Widzę papier. Ta krótka notatka napisana została chaotycznie, pismem bez ładu i składu. Słowa sprawiają wrażenie niemal bezsensownego bełkotu. Szybki i zwinny. Szybki niebieski kwadrat. Zwinny i niski. Szybki niebieski kwadrat. Zwinny i niski. Tak, to są... notatki, które zbieramy, tak naprawdę zrobione przez Luma Szalonego. Lum Szalony był postacią, która zmajstrowała tę machinę, w której jest uwięziony ten nieszczęsny mag tam. O proszę, jest tam czeladnik. Ale... No i masz, babo, placek. Matka natura daje życie i ona je odbiera! Dobra, nikomu się chyba krzywda nie stała żadna. Przecież nie ma już walki, daj mi zapisać. Dziękuję, teraz o to potrzebamy. Pięknie. Idealnie. Oczywiście. No i cudnie. Spróbujmy w takim razie porozmawiać sobie z tym czeladnikiem. Nie! Dość! Miej litość! Nigdy ci nie powiem! Błagam, pozwól mi umrzeć! Nie chcę ci zrobić nic złego, chcę ci pomóc. Już wam mówiłem, biesy! Karston zasłużył, żeby zostać w tej butelce na zawsze! Nigdy nie pozwolę mu z niej uciec! Nic nie mów, pomogę ci, ale musisz przez chwilę leżeć bez ruchu. Ty nie jesteś jednym z tych... potworów! Nie możesz mi pomóc, błagam cię, pozwól mi umrzeć w spokoju! Proszę, odpowiedz najpierw na kilka pytań. Moje rany są głębokie, nie zostało mi dużo czasu. Ale... odpowiem na twoje pytania, jeśli zdołam. Skąd znasz Karstona? Karston był moim mistrzem. Wiele lat temu przyprowadził mnie i swoich pozostałych czeladników do tego okropnego miejsca w poszukiwaniu zabronionej wiedzy ukrytej w głębinach tego lochu. Przeprowadził nas przez pułapki i pomiędzy strażnikami na wyższych poziomach lochu. Kiedy natknęliśmy się na machinę Luma Szalonego, Karston od razu wiedział, że to jedyny sposób na otwarcie bramy do niższych poziomów lochu.
Wiedziałam, że ta machina jest kluczem do wydostania się stąd. Karston był na tyle głupi, że wydawało się mu, że potrafi obsługiwać machinę. Długo przyglądał się pokrętłom i przyłącznikom, a potem wcisnął jeden z nich i natychmiast znalazł się wewnątrz tego szklanego więzienia. Zanim my, czeladnicy, mogliśmy mu przyjść z pomocą, ten idiota Karston wcisnął inny przełącznik. Zaraz potem otoczyła nas horda wyjących demonów z innej sfery. Niewiele rzeczy jest równie niebezpiecznych, co pycha czarodzieja. Wszyscy mogliśmy wyjść z tego cało, gdyby ten głupiec Karston pozwolił nam użyć zaklęć. Ale ten kretyn wpadł w panikę i zaczął wciskać kolejne przyciski. To cud, że udało mi się ujść z życiem z tego piekła ognistych kul, błyskawic i potworów, które rozpętał. Moi towarzysze nie mieli tyle szczęścia co ja. A albo demony porozrywały ich na strzępy, albo magia tej piekielnej machiny spaliła ich na popiół. Ale Karstonowi nic się nie stało, bo chroniła go ta szklana kula. Ale choć Karstonowi udało się przeżyć, to został uwięziony w tym szkle. Nie mógł się stamtąd wydostać, pomimo tego, że widział. Nie będę o tym mówił. Mogłem go uwolnić, ale zamiast tego zostawiłem go tam, żeby szczezł. Co za los. Ale jak się tu znalazłeś? Dzięki sprytowi udało mi się przeżyć w tym lochu 10 lat. Przez cały ten czas szukałem jakiegoś sposobu, żeby się stąd wydostać. Widziałem, jak Karston coraz bardziej tracił zmysły. Często przywołuje różne stwory, żeby się zabawić, a potem patrzy, jak cierpią. Kilka lat temu wyczarował grupę Lifidów walczących z podjazdem wojennym Githyanki. Od tego czasu obie grupy żyją w tym lochu. Githyanki na północnym zachodzie, a Lifidzi na południu. A ty utknąłeś po środku. Te potwory tracą czas, walcząc ze sobą albo bezsilnie próbując zaatakować Karstona, chronionego szkłem. Udawało mi się unikać demonów, ale kilka miesięcy temu Ilithidzi w końcu mnie złapali. Ilithidzi wyczuli, że znam sekret klatki Karstona. Torturowali moje ciało, umysł i duszę, ale nic nie mogli ze mnie wydobyć. Karston nigdy nie odzyska wolności. Mogę ci jakoś pomóc? Nie można mi już pomóc, ani mnie zranić. Śladów po ilithidzkich torturach nie da się wyleczyć. Czuję, że odchodzę w ciemność. No niestety, czeladnik poniósł śmierć. Ja? Ale rozejrzyjmy się jeszcze tędy? Tutaj po okolicy. Ojej, moja biedna Imoen jest przeciążona. Imoen, moja droga, już ruszam ci na pomoc. Proszę. No i tak jest. Kolejne mikstury, kolejne różdżki. Lepsza różdżka niż ostatnio. Nieźle, nieźle. I w ten sposób... Tak? Pokieruj mną, jeśli chcesz. W sumie chwilowo nie wiemy więcej, niż wiedzieliśmy do tej pory. No ale dobra. Przygotuję się do przejścia dalej i zobaczymy, co nas czeka w dalszych obszarach tego podziemia, aczkolwiek teraz sądzę, że jednak... czy rozsądne byłoby skorzystanie ze zwoju przywrócenia? Chyba jeszcze nie teraz. Czego chcesz? Niech no ja zerknę, ile tych poziomów. Chyba po jednym poziomie? Tak, chyba po jednym poziomie potraciliśmy. Jakoś tak. No dobra, na razie sobie to daruję. Później się tym zajmę, żeby nie było. Tylko powiedz. Yes? Sługa natury. Więc lecimy z tym koksem. I teraz tak, ochrona przed strachem jest. To ty rzuć sobie, moja droga, to, co tam ci kazałam, żebyś rzuciła i teraz jestem to. Jestem chętna i gotowa. Ty. Coś się stało? Słucham. Pięknie. Czas ruszać? Ready for anything. Ja? Tak jest, perfekcyjnie. Czekam na twój rozkaz. W sumie... dobrym pomysłem byłoby chyba przyzwanie Dewy w tym momencie. Czego chcesz? Tak jest, pięknie. I teraz jeszcze ty, moja droga, ponieważ jesteśmy w miejscu, gdzie jest pełno Ilithidów. Musimy się przed nimi chronić. Czego chcesz?
Teraz tak, ty używasz kuszy, ty będziesz używać tego, ty tego, ty tego. Cudnie. Mów. Zrobię to. Jestem chętna i gotowa. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Zrozumiano. Powiedz mi, czy widzisz pułapki? Widzisz pułapki. Nawet nie skończyłam zdania, a ty już zobaczyłaś pułapki. Jeszcze jakieś? Chyba jednak nie. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Uuu, panie! Grubo tam. Tak? Oczywiście. Ty jesteś co? Ulitaryk, więc ty pójdziesz pierwszy na ogień. Victory unclear. Destruction certain. Już spokojnie, spokojnie. Uspokój się, mój drogi. Braciszku. Jest coś, co może się nam przydać i jest to berło ilifidów. W porządku. A tutaj co? A, pułapka. No cóż. Jest to co? Uwięzienie. Czy ja mam uwolnienie nauczone, czy nie bardzo? Coś się stało? Yes? Chyba nie bardzo, ale powinnam mieć zwój. No. Niech no ja poszukam zwoju uwolnienia. Nie w tym miejscu. Jest uwolnienie. I załatwimy to w ten sposób, iż nie rzucę uwolnienia, tylko rzucę mamidło. Ups. Przepraszam cię. Rzuć mamidło. Dziękuję. Ty podejdź tutaj. Nie rzuć uwolnienie. Dziękuję bardzo. O co chodzi? Tyle w tej materii. I no, zobaczmy, co tutaj się kryje. Pięknie. Tak? Nie ma to jak oszczędzić sobie problemów. Niektórych przynajmniej. No i dobra. Czyli teraz spokojnie i powoli powinniśmy być w stanie przejść tutaj. Tylko znowu musisz sprawdzić, czy nie ma tu pułapek. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Bo ja bym wolała w żadną nie wdepnąć. Mam wystarczającą tendencję do tego, żeby wdeptywać w nie. Nie potrzebuję kolejnych okazji. Teraz już nie. Uuu, prawie. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Jeśli coś tu jeszcze zostało, proszę cię, wykryj to. Uuu. Okej, rozumiem. O co chodzi? Ścieżkę, którą... Szybko. Czyli musimy się tutaj jeszcze rozejrzeć. W porządku, rozumiem. Ja? Więc zobaczmy, co kryje się tutaj. Zupełnie jak za dawnych czasów. No, teraz mnie widzi, a teraz już nie. Powolutku i spokojnie. Ja wiem, że to może być troszeczkę męczące poruszać się tak powoli, ale ja bym wolała w nic nie wdepnąć, naprawdę. Mam już dosyć wdeptywania. Okej, rozumiem. Mów. Bez wahania. Okej, tylko wy tutaj jesteście w porządku. Następnym razem. Zaraz. Dobrze wiedzieć. Torm przybywa po ciebie. Już ja ci pokażę walkę. Następnym razem. Pięknie. Czego to teraz ty podejdziesz i zobaczysz, czy czasem nie kryje się tutaj kolejna pułapka, bo przecież wiadomo, że jeżeli jest tutaj jakaś pułapka, to ja najprawdopodobniej zaraz w nią wejdę. No i Moen? Coś widzisz, czy nie? Chyba nie. Okej, super. Nie utak? I proszę, tak jest.
Berło i Lithidów, aby otworzyć jedne drzwi znajdujące się na tym terenie. W porządku. Czyli zapewne będzie chodziło to o te drzwi. Nie utrzymam nic więcej. Musiałam. O co chodzi? Ale czemuż wyrzuciła to ze swoich łapek? Powiedz ty mi. Starczyłoby, żebyś to schowała. Naprawdę nie musiałaś tego wypuszczać. Mów. W porządku. To nie potrwa długo. Znając moje szczęście niesamowite, to teraz czeka nas najtrudniejszy etap. Więc spróbujemy jakoś się tutaj dostać. Dobra, zapiszę grę. Tylko powiedz. I teraz tak, powiedz ty mi, moja droga, czy masz może jeszcze jakieś przydatne zaklęcie, które by mi w tym momencie pomogło? Ty, widzę, nie masz przyspieszenia. No dobra, najwyższy nie. Czas. Mów, o co chodzi. No dobra. Tarcza Archonów. Okej. Tak? No nie. Chwilowo nie. Musi to zostać zrobione. Jest podejrzanie cicho. Za cicho. Ej, ale ty dokąd? Wracaj mi tutaj. Zobaczmy, co tutaj się kryje. O! Okej. No dobra, a czy dasz radę to otworzyć, moja droga? Jestem gotowa. W porządku, rozumiem. Zrobię to. Dobra, czyli wiem już, o co chodzi. Tak jest, kolejny olej i proszę bardzo, otwierają się drzwi i... Mów. Ty idziesz tu. Jestem ty gotów. Ty idziesz tu. Ready for anything. Ty proszę cię, grzmotnij. Sądzę tak. Coś się stało? Ty strzelaj tu. Sługa natury czeka na twoje słowa. Ty strzelaj tu. Co znowu? Ty strzelaj tu. Masz jakiś plan? A ty... Nie, ty idziesz po prostu bić. Okej. Okay. Do właściwych rozmiarów. Uf! Tak? Udało się szybko to załatwić. O! Aleluja! Na szczęście wampiry nie są oczywiście specjalnie odporne na ogień. Ale biedna Nira została unieruchomiona i oszołomiona. Okej, okay, dobrze. To ja w takim wypadku odpocznę sobie, doprowadzę drużynę do porządku po tych starciach i wrócę do was po krótkiej przerwie. Doprowadziłam moją drużynę do porządku i jak widać dwie postaci Słucham nawet... Cię. Nie, przepraszam, więcej! Raz, dwa, trzy, cztery levelowały. A więc proszę bardzo. I teraz tak, najtrudniejszy wybór w życiu, którą zdolność wybrać. Może by tak dodać ci, moja droga, wytrzymałość? Tak mi się wydaje, że to byłby chyba dobry pomysł. I teraz ty. Oj, nic, nic, no trudno. I tobie, mój drogi, ja bym dała w tym momencie... Odporność na magię. Nic tu nie mogę i ty weźmiesz... Może by tak, te dwie przemiany. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No i niestety, ty już nie możesz wziąć żadnych dodatkowych zdolności, a więc zabieramy się z tego miejsca, z którego udało nam się je już oczyścić. Ze wszelkich zagrożeń to raz, a druga sprawa, zgarnęliśmy chyba wszystkie skarby. No i właściwie jest tutaj już pusto. Nic do szukania nam tutaj już nie zostało. Także wynosimy się stąd. Oczywiście. I teraz jedyne, co nam pozostało, to zająć się tymi nieszczęsnymi gifianki. Które powinny być tutaj. Sądząc po tym, co czeladnik tego delikwenta tutaj nam powiedział na ten temat. A więc, moja droga ekipo,
Przygotujemy się do nadchodzącego starcia. Lub starć. Oj, i właśnie. Schowam to, bo nie jest mi w tej chwili potrzebne. No, może zostawię w ten sposób. Bo jak prawdopodobnie zauważyliście, ja zwyczajnie w świecie... użyłam mamidła, żeby rzuciło przywrócenie. Moim zdaniem najłatwiejszy sposób na to, żeby nie pozbywać się cennych zaklęć. Kelburni, cennych zwojów. Wyglądasz na zamyślonego. Dobrze się czujesz? Tak, Jaheiro. Chociaż nasza sytuacja daje powody do namysłu. Też tak uważam. Trudno jest narysować linię na piasku i powiedzieć, że ta strona reprezentuje równowagę, a tamta nie. Równowagę? Chciałbym, żeby równowaga była naszym największym zmartwieniem. A, czyżbyś miał kłopoty z określeniem, co jest białe, a co czarne? Mało powiedziane. Wiem, jakie zło czeka przed nami, ale ciężko mi odnaleźć ścieżkę dobra. Nie wiem, co powiedzieć. Robimy, co możemy, kiedy trafi się odpowiednia okazja. Niczego więcej nie oczekuję. Niech nas Storm prowadzi. Będzie nam potrzebna jego mądrość. Aż mnie w nosie zakręciło, przepraszam was. Skoro tę jedną rzecz mamy z głowy, to w takim wypadku ja jednak przystąpię do tych przygotowań. I tak, po kolei, ekipo moja kochana. Standardowe zaklęcia ochronne. Żeby nie było. Słucham twych poleceń. No i oczywiście wykrycie niewidzialnego. W sensie prawdziwe widzenie. Teraz tak. Czego chcesz? Jestem gotowa. Cudnie. Ochrona przed strachem na wszelki wypadek. Przyspieszenie. I teoretycznie powinniśmy być gotowi, a w każdym razie ja mam taką nadzieję. Bez wątpienia. Panie, dobra. Antypaladyn, skoczek i wojownik. Zacznijmy od antypaladyna. To jeszcze nie koniec. Dobra. Skoczek, teraz ty. No, ty mi tutaj takich numerów nie wywijaj. O co chodzi? Zginiesz z mojej ręki! Okej, udało się. Nie jest źle. Masz cel. Sam musisz. Ups. Obowiązek wzywa, jak widzę. Mów. Czy jeszcze tu coś zostało? Oczywiście, że coś zostało. Masz rację. Teraz mnie widzisz, a teraz już nie. Jakieś może pułapki w okolicy? Jestem przekonana, że coś tutaj... Właśnie. W porządku. Powiedzmy, będzie co sprzedawać. W ten sposób. Okej. Nie jestem pewna, co to jest, co to takiego. Kubka i krzesiwo. A to nam się również przyda, jak najbardziej. Nie powiem, ale przyda się bardzo i w porządku jeszcze to. To również zagarnie Keldorn, który będzie to niósł w jednym z... Muszę położyć na ziemi to, co dostałem. Ze swoich toreb. To już jest pełne. No niedobrze, niedobrze. Trzeba będzie niebawem się zająć tym. Tak? Bo zaczyna sprawiać problemy. Bez wahania. Okej. I teraz albo w tę stronę, albo w tamtą, tak? To chodźmy tu. Skoczek wojownik. Zajmijmy się skoczkiem wpierw. Storm przybywa. O, matko. I'm ready. Za prawo i honor! O co chodzi? Poczuj moje śmiercielne ginie! Za poległych! Storm przybywa po ciebie. Mów. Jeszcze ktoś jest chętny na spotkanie ze śmiercią? Z przyjemnością dostarczę was do waszych przodków. Coś się stało? No ale dobra. Dobrze, dobrze. Wygląda na to, że jedyne co nam w tej chwili zostało, to pozbierać ten złom, który oni z siebie wypluli. No albo same mikstury, bo trochę ich tutaj jest.
czas ruszać? Nie okay. ma problemu. Biedna Imoen. Wiecznie obciążana w ten sposób. No i proszę, nieźle. Tak? Nie, my się naprawdę konkretnie wzbogacimy w tym miejscu. Zrobione. Zaraz będę musiała się udać do tych kapłanów Helma i sobie z nimi poważnie porozmawiać, czy czasem nie chcą odkupić kilku rzeczy. A może powinnam otworzyć targ przygód? Numer 2. O, mag... Antypaladyn. Dobra. Magiczne bydle. Trzeba zakończyć jego żywot czym prędzej i gisz. Już koniec. Jezu! Wiecznie odbijający się piorun. To mi się nie podoba. Tak. Nie ukrywam, że nie lubię takich sytuacji. No już, nie dław się. I w porządku. Zobaczmy jeszcze, jaka jest sytuacja. Ja? Możesz na mnie liczyć. Sprawdzaj, czy są jakieś pułapki. Jeżeli nie ma, to zaraz sobie sprawdzimy resztę. Jak są, no to większy problem. I tak, słyszę, że kończą się buffy, więc trzeba będzie z tym co zaraz zrobić. W porządku. Biedna Imoen przeciążona znowu. Czyżby kolejna notatka Luma Szalonego? Ta krótka notatka spisana została, tak jest, tak, zdecydowanie szalony Lum. Sprytny, ty długie koło niebieskie. Tak jest. Jak najbardziej, kolejna z śmiesznych zagadek Luma. Czy to się jeszcze tutaj zmieści? Ola Boga, to się wciąż jeszcze mieści. Nie wiem jakim cudem, ale jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. I teraz tak, ty się tym zajmij, zdecydowanie. Okej, pięknie. Mów. Ale muszę doprowadzić drużynę do porządku. To mi chwileczkę zajmie, także za chwileczkę do was wrócę.